Tuż przed Nowym Rokiem powitaliśmy nowych naszych członków rodziny. 3 alpaki, 2 lamy i 1 malutką lamę. Cieszymy się bardzo z tego, że pojawiły się u nas. Cieszymy się z tego, że będą atrakcją dla naszych gości, szczególnie tych, którzy przyjeżdżają z małymi dziećmi. Zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka wpadł na taki pomysł, aby rozszerzyć troszeczkę naszą ofertę dla gości przybywających do nas. W związku z tym postanowiliśmy też uatrakcyjnić pobyt rodzin z dziećmi, z myślą właśnie o najmłodszych. Patrząc na to, jak przybywają tutaj do nas goście, którzy odwiedzają już dosyć licznie w tak krótkim czasie nasze zwierzęta, więc dzieci są zachwycone, a zwłaszcza w dotyku alpaki robią swoje. Chcemy również prowadzić spacery z alpakami, chcemy również prowadzić karmienie alpak, tak żeby dzieci mogły mieć bezpośredni kontakt z tymi bardzo spokojnymi i niegroźnymi zwierzątkami. Jak Państwo widzą, za nami już pierwsze takie kontakty z dziećmi nasze alpaki mają. Nie wykazują żadnej agresji, nie wykazują żadnych takich wrogich zamiarów, a wręcz przeciwnie, są bardzo ciekawskie i bardzo chętne do kontaktu z człowiekiem. Proszę powiedzieć, kto może skorzystać z tej oferty, kto w jakich okolicznościach odwiedzić Was, odwiedzić te zwierzaki? W tym momencie jeszcze jesteśmy zamknięci ze względów covidowych, ale po otwarciu praktycznie każdy, kto będzie miał ochotę na kontakt z alpakami, będzie mógł skorzystać z tego kontaktu. Na tą chwilę stworzyliśmy im, wydaje mi się, wyśmienite warunki do tego, żeby u nas bytowały, aż chyba za bardzo, bo alpaka jest jednak zwierzęciem, które żyje w warunkach wysokogórskich, gdzie pożywienia jest mało, gdzie panują ekstremalne temperatury od tych bardzo wysokich do bardzo niskich i sobie tam świetnie radzą. U nas mają taką stajenkę zakrytą przed opadami, przed śniegiem, przed mrozem, mają wystarczającą ilość pożywienia, siana, opiekę weterynaryjną. Także staramy się roztoczyć nad nimi opiekę, no i mam nadzieję, że będą nam wdzięczne za to. Mamy też prośbę dużą do gości, którzy nas odwiedzają, żeby nie karmili naszych zwierzątek. A jeżeli już, to trzeba to zrobić pod opieką któregoś z naszych pracowników. Owszem, można gdzieś tam podawać marchewkę, ale nie może to być marchewka w całości. Alpaki nie posiadają górnych zębów i nie mogą pogryźć, nie mogą tego schrupać tak jak koń, tylko muszą mieć to podane albo w formie startej, bądź też bardzo drobnych kawałeczków. Wtedy nic im się nie stanie. Natomiast nieodpowiednie żywienie, podanie im produktów, które nie są w ich diecie, może spowodować wielką tragedię. Cieszymy się bardzo z tego względu, że dzieci, które przybywają do nas po odwiedzinach tutaj u naszych zwierząt, wychodzą stąd roześmiane, uśmiechnięte i szczęśliwe. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczenia naszych zwierząt, odwiedzenia naszych alpak, zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie i czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli wszyscy razem się tutaj spotkać w Jedlince.